Update zmieniający sezony Fortnite już blisko, ale czy na pewno? Ja jestem Rogalik i dzisiaj przedstawię wam wszelkie informacje dotyczące update'u, który prawdopodobnie wydarzy się 20 lutego. Jeżeli chcecie wygrać 3 razy skin Harley Quinn, to wystarczy strzelić łapeczkę w górę, komentarz oceniający ten materiał oraz subskrypcję z dzwoneczkiem oraz dołączyć do Discorda, do którego link macie na dole. Tam będą wszystkie wyniki konkursów od teraz. A jeżeli strzelicie łapeczkę w górę w ciągu 5 sekund, to znajdziecie 50 zł na ulicy. To działa, sprawdźcie! YouTube jest pełen spekulacji i pełen różnych rzeczy dotyczących eventu, który prawdopodobnie ma się wydarzyć na koniec sezonu pierwszego. Epic Games nas do tego przyzwyczaiło. Natomiast na samym początku skupmy się na tym, co tak naprawdę jest w grze i co możemy otrzymać. Zacznijmy już od najbardziej kontrowersyjnego wycieku, Agent Meowsicles, którego dostaliśmy w ostatnim update'cie. Tak, nie żartuję z jego nazwą, po prostu jest to jakieś miauczenie kotów. A słuchając tego wycieku możemy zrobić takie what the fuck? Zresztą sami po prostu posłuchajcie. Ta muzyczka brzmi jak jakaś muzyczka z windy, relaksująca, spokojna muzyka, która ma nas uspokoić, jeżeli chodzi o Fortnite. Ale nie pasuje ona całkowicie do idei gry, ale znajduje się w plikach gry, więc prawdopodobnie może coś oznaczać. Ciekaw jestem, czy nie jest to jakaś muzyka walentynkowa, ewentualnie muzyka, która ma towarzyszyć nam podczas samego eventu. Jest to dosyć dziwne, bo spektrograf pokazujący tą muzykę wygląda dokładnie w ten sam sposób, który widzicie na ekranie. Ze względu na to, że całkowicie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co to jest, nie jesteśmy w stanie również stwierdzić, jak na 100% będzie wyglądał event kończący. Tak jak mówię, może to być dźwięk eventu kończącego nam sezon, natomiast może to być masywny troll od Epic Games, który to po prostu nie został przewidziany przez nas. Dlatego nie jesteśmy pewni, czy jest to naprawdę prawdziwy plik, czy po prostu został wrzucony dla trollowania leakerów takich jak HypeX czy inni tego typu gracze. A jedyne, co możemy z tym zrobić, to tak naprawdę połączyć te słowa, które będą oznaczały Catfish, czyli skina, który został pokazany na Reddicie już jakiś czas temu, a Epic Games odpowiedziało, że bardzo chętnie doda go do gry. I widzicie go w tym momencie na ekranie. Jest to dosyć dziwna sprawa. Ale zostawmy już temat tego wycieku. Dodatkowo wiemy jeszcze, że w plikach gry znajduje się nowa, stara broń, ze względu na to, że była ona już w grze, natomiast nie każdy z was ją pamięta. A mianowicie w plikach gry pojawił się update do pliku Rapid Fire SMG, który jest obecnie wyłączony i usunięty całkowicie z gry. Natomiast Rapid Fire SMG ma zostać włączony 20 lutego i ma być to nowa broń, która ma być ikoną właśnie startu sezonu drugiego w Fortnite. A Rapid Fire SMG to nic innego jak Uzi, który już wcześniej było dodane na kilka godzin do gry, jednak pracownicy Epic Games stwierdzili, że niepotrzebna nam taka broń w grze i została ona usunięta na stałe i nikt już więcej o niej nie wspominał. Co jest całkiem ciekawe. SMG to było kinda useless, natomiast wydaje mi się, że każde urozmaicenie do Fortnite na ten moment jest czymś naprawdę ciekawym. Jeżeli chcemy zagłębiać się tylko w oficjalne informacje, jedyną rzeczą, którą Epic Games nam potwierdziło odnośnie sezonu drugiego, jest post, który udostępnili już jakiś czas temu, że Epic Games przesuwa po prostu start sezonu drugiego. I jest to jedyna oficjalna rzecz, którą dostaliśmy od Epic zarówno z wycieków, jak i oficjalnych informacji. Kolejne wycieki nie powiedziały nam dokładnie, czego możemy się spodziewać. Jedyne, co zostało zlikowane, to tak naprawdę dokumenty na złotym wyposażeniu domu, które nie do końca wiemy, co oznaczają. Z wycieku plików nie możemy dowiedzieć się również, co znajduje się w dokumentach, ani tak naprawdę, co stanie się ze złotymi rzeczami. Są one związane tylko ze skinem Oro, który to jest greckim bogiem, który prawdopodobnie zamienia wszystko, co dotknie, zamienia się w złoto. Mamy bardzo dużo rozbieżności w storyline Fortnite i tak naprawdę nie możemy do końca wiedzieć, co stanie się właśnie na sezon drugi. Natomiast możemy spekulować. Mamy trzy wersje. Pierwsza wersja to właśnie uwolnienie mocy agenta chaosu, który znajduje się prawdopodobnie w bunkrze, który jest wielkim punktem zainteresowania, jeżeli chodzi o sam początek rozdziału drugiego. Całkowicie możemy zobaczyć otwarty bunkier i uwolnienie wreszcie mocy agenta chaosu, który próbuje cały czas wydobyć moc z kostki. Co jest dosyć ciekawym zainteresowaniem, ze względu na to, że jeżeli chodzi o kostkę, był to chyba najfajniejszy event w Fortnite do tej pory i prawdopodobnie jeżeli on by się powtórzył, odniósłby podobny sukces. Kostka wzbudziła naprawdę wiele emocji u graczy. Ciekaw jestem, czy agent chaosu zdołał budzić most kostki i wypuścić ją właśnie z naszego bunkra, który znajduje się od początku rozdziału drugiego w naszych punktach zainteresowań, czy też stanie się całkowicie coś innego. Druga ścieżka to Kevolution Energy. Kevolution Energy, jak wiemy, jest to elektrownia, która zasila całą wyspę w Fortnite. Natomiast po jej fioletowym kolorze możemy stwierdzić, że jest ona zasilana za pomocą mocy kostki Kevin the Cube, czyli tak jak w pierwszym temacie, po prostu będzie
będzie uwolniona moc kostki, która całkowicie zniszczy nam Kevolution Energy oraz inne tego typu rzeczy, które znajdują się aktualnie w Fortnite. Numer 3 to ciężka teoria, która miałaby zatopić naszą mapę w Fortnite. Natomiast jest tego pewien dowód ze względu na to, że gracze zauważyli napis Noah, który jest bezpośrednim nawiązaniem do Arki Noego, który zbudował statek po to, żeby przetrwać zatopienie świata. Natomiast ciekaw jestem, czy Epic Games zdecydowałoby się całkowicie na nową mapę w Fortnite, jeżeli chodzi o sezon drugi, ze względu na to, że bardzo dużo zostało zmienione podczas tego eventu i bardzo dużo propów zostało zupdate'owane, dzięki czemu cała praca Epic Games nad nowym silnikiem poszłaby na marne, więc jest to całkiem dziwne. Ciekaw jestem, czy Epic Games zdecyduje się właśnie na taki krok, czy bardziej będzie to się wszystko rozchodziło o uwolnienie mocy kostki, która to miałaby jak najbardziej towarzyszyć nam w kolejnym sezonie, czego nikt by na pewno nie chciał przeoczyć. Dodatkowo jest jeszcze czwarta, bardzo smutna teoria, która prawdopodobnie może okazać się prawdziwa. Ze względu na to, że popularny streamer Ninja powiedział, że nie ma on żadnych informacji na temat live eventów Fortnite i prawdopodobnie może on się całkowicie nie wydarzyć. Z po prostu Epic Games czeka sobie na płynne przejście z sezonu pierwszego do drugiego i wtedy zacznie robić jakieś ruchy, które to pozwolą nam właśnie umilić sobie czas Fortnite. Ninja zawsze dostawał informacje troszeczkę wcześniej na temat eventu i po prostu nikt teraz takich informacji nie dostał, ze względu na to, że albo Epic Games ukrywa niesamowity event w Fortnite przez cały czas, albo po prostu taki event się całkowicie nie wydarzy, co by było dosyć dziwne, jeżeli chodzi o zachowanie Epic Games, ze względu na to, że bardzo długo nie dostawaliśmy żadnej emocjonującej rzeczy w Fortnite przez jakiś ostatni czas. No ale cóż, trzeba być dobrej myśli. Wydaje mi się, że Epic Games nie pozostawi nas z niczym i wydaje mi się, że każdy z nas będzie miał okazję sobie zobaczyć taki event na koniec sezonu pierwszego, bo był to najdłuższy sezon w Fortnite, który to ewidentnie był za długi. Dzięki wam bardzo za oglądanie, jeżeli też tak myślicie jak ja w dzisiejszym odcinku, to strzelcie łapeczkę w górę, komentarz oraz subskrypcję, dołączcie na Discorda, macie link w opisie, tam będą wszystkie wyniki konkursów, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach, na razie, siema!